Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin. Dzisiaj mam dla Was szybką recenzję sprzętu bezprzewodowego, mobilnego. Będą to słuchawki firmy Arctic, model P324BT. Ciekawa rzecz, ponieważ słuchaweczki naprawdę małe, lekkie, bezprzewodowe na Bluetooth, tak jak mówiłem, i są tak zwane neckbandy, czyli nie słuchawki, które zakładamy tak na głowę, zakładamy je sobie w ten sposób na uszy. One opierają nam się tutaj na głowie, w okolicach karku i też zawieszone są na naszych uszach. Dzięki temu konstrukcja jest lekka, wygodna, absolutnie nie cisną głowy w żaden sposób, tak więc słuchawki fajne też dla ludzi aktywnych, chociażby do jazdy na rowerze. Do bardziej ekstremalnych dyscyplin raczej by się nie nadawały, natomiast do spacerowania, do jeżdżenia na rowerze są po prostu świetne. Jeśli chcecie sprawdzić ich cenę, znajdziecie ją w opisie filmu, tych słuchawek oraz innych firmy Arctic. A teraz zapraszam Was do oglądania. Tak więc przed nami słuchawki firmy Arctic, model P324BT. Słuchawki na Bluetooth przeznaczone m.in. dla sportowców. Zanim przejdziemy do dokładnego opisu technicznego, pokażę Wam, co jest w zestawie poza samymi słuchawkami, a więc mamy takie dość fajne etui z logo Arctica, takie w miarę twarde, dobrze zabezpieczające. Mamy też taki paseczek praktyczny, etui też miejsce na przewód do ładowania tych słuchawek i oczywiście miejsce na same słuchawki. Tak więc taka rzecz mała, ale bez wątpienia cieszy. Co do samych słuchawek, mam tutaj konstrukcję o przetwornikach wielkości średnicy 28 mm, a paśmie przenoszenia od 18 Hz do 20 kHz przy oporności takiej standardowej 32 Ohm. Jak widzicie, są to słuchawki typu neckband, pierwszy tego typu zestaw, który miałem okazję testować i od razu wywarł na mnie pozytywne wrażenie. Powiem Wam, że zainteresowały mnie słuchawki tego typu. Dużym plusem tej konstrukcji jest niewielki rozmiar oraz też lekkość, bo niecałe 80 gram te słuchawki ważą, więc w dłoni praktycznie ich nie czuć. Jeśli chodzi o technikalia, to łączą się poprzez Bluetooth w standardzie 4.0. Zasięg jest standardowy, ponieważ około 10 metrów i faktycznie do 8-9 grają idealnie. Później zaczyna to się troszeczkę już ten dźwięk destabilizować, przerywać. Mamy protokoły, jak to w większości tego typu urządzeń, czyli A2DP, AVRC, PHS i HFP. Co do możliwości baterii, pojemności, jest to 400 mAh bateria, w tym przypadku litowo-polimerowa, która w trybie czuwania wystarcza nawet na 400 godzin po prostu włączenia i zostawienia takich słuchawek, natomiast słuchanie faktyczne to jest do 20 godzin przy takiej średniej głośności. Przy maksymalnej to spada do około 15 godzin. Natomiast jako, że bateria jest niewielka, naładowanie jej to poniżej 2 godzin ze zwykłego portu USB. Więc moi drodzy, rzućmy okiem, same słuchawki posiadają przeguby, można je w ten sposób łatwo złożyć. O, zobaczcie, powstaje coś takiego niewielkiego, więc sobie albo można wrzucić w kieszeń, albo w to etui, zawsze możemy je mieć przy sobie. Więc bardzo fajna opcja złożenia. Nie mają regulacji, jeśli chodzi o jakieś rozciąganie się i tak dalej. Jedyne co, to elastyczny pałąk plastikowy pozwala na rozgięcie ich dość mocne. Dlatego myślę, że dopasują się do większości osób. Jednak mam wrażenie, że bardziej do drobnych sylwetek są te słuchawki. Nie wiem, jakby je założył ktoś z naprawdę dużą głową. Po pierwsze, czy by się do niego dopasowały. Po drugie, czy czułby komfort. W moim przypadku powiem Wam, że komfort był bardzo duży, ponieważ te poduszki tutaj są dość miękkie, nie ma tego co prawda za dużo, natomiast sam pałąk też nie wywiera jakiegoś nacisku na głowę, po prostu trzymają się dość dobrze, ale w żaden sposób nie uciskają i te pianki są miękkie. Słuchawki polecane dla biegaczy chociażby, ponieważ podczas biegania nie powinny spadać, podczas jazdy rowerem również jest bardzo fajnie. Do jakichś bardziej dynamicznych, ekstremalnych sportów już mogą nie wystarczyć, ponieważ nie są to słuchawki takie jak do kanałówki, jeszcze z tymi takimi zawijasami na uszy, które naprawdę dobrze się trzymają. One po prostu leżą na naszych małżowinach usznych. Tak więc zobaczcie jeszcze raz, tu mamy te 28 mm przetworniki i pianka. Nie ma tego za dużo, jak tak uciśniemy palcem, to czujemy pod spodem plastik, natomiast jak to mamy na głowie, jest dużo, dużo lepiej. No jest to taka ekoskóra w miarę oddychająca, więc uszy nam też się nie pocą. I co jest bardzo ważne, te słuchawki nie wygłuszają nam świata zewnętrznego, ale też tak jest zamysł, ponieważ osoby uprawiające aktywnie sport, moim zdaniem i zdaniem producenta, nie powinny się całkowicie odcinać od
takich dźwięków zewnętrznych, żeby chociażby słyszeć jakiś nadjeżdżający samochód czy inne takie rzeczy, które mogą się przydarzyć po prostu, jeśli jesteśmy gdzieś na zewnątrz, w terenie. Dlatego izolacja tych słuchawek jest minimalna, one po prostu się tylko delikatnie opierają na uszach. Wystarczają dźwięk dość głośny jak na tak małe słuchawki, natomiast też nie wyciszają nam kompletnie otoczenia. Co jest w tym przypadku moim zdaniem plusem? Jak widzicie, mamy obwódki tutaj z błyszczącego plastiku, niestety, co może się troszeczkę brudzić, natomiast większość słuchawek jest z matowego plastiku, tak samo tutaj te przestrzenie. I pokażę Wam tak. Tutaj mamy mikrofon do ładowania tych słuchawek, mikro USB. Następnie tutaj ten cały przycisk z diodą, to jest włącznik, przytrzymujemy sobie. Jak widzicie, są włączone. No i mamy też kilka prostych przycisków funkcji głośniej, ciszej, do przodu, do tyłu, czyli przeskakiwanie utworów. Ten przycisk ma kilka funkcji, ponieważ jest to włącznik, wyłącznik, przycisk parowania, a także jeśli ktoś zadzwoni, odbieramy tym połączenie lub też pauzujemy sobie, wznawiamy utwór. Jeśli chodzi o jakość tych przycisków, no to jest, powiem Wam, taka przeciętna. Są to zwykłe takie plastikowe klikacze. Jakość tego plastiku jest bardzo przeciętna, natomiast jest to wszystko w miarę funkcjonalne. Więc moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o wygląd i funkcję. Natomiast co do jakości dźwięku, powiem Wam, że nie są to słuchawki drogie, dlatego dźwięk też nie jest powalający. Jest niezły, może zadowolić osoby mniej wymagające, natomiast jeśli ktoś oczekuje dźwięku na bardzo wysokim poziomie, może się tutaj rozczarować. Faktycznie mają dość mocne basy, mają dość fajne środki, natomiast dużo słabsze częstotliwości górne i czasami też czystość tego dźwięku, nie wiem, czy to poprzez same słuchawki, przetworniki, czy poprzez właśnie to połączenie Bluetooth, troszeczkę nam kuleje. Po prostu dźwięk czasami jest niezbyt czysty, ale to występuje tylko w niektórych przypadkach. Tak więc generalnie dźwiękowo za tą cenę myślę, że jest ok, natomiast nie spodziewajcie się rewelacji. I moi drodzy, jak widzieliście, słuchawki wykonane za tą cenę dość fajnie, grające moim zdaniem dość przeciętnie, ponieważ są to słuchawki Bluetooth z takiej podstawowej półki jakościowej i cenowej, dlatego nie spodziewajmy się tam krystalicznych górnych pasm. Bardziej są to słuchawki moim zdaniem do muzyki rozrywkowej, do użytku ogólnego i po prostu bardziej wymagających słuchaczy mogą nie zadowolić. Natomiast ogromną zaletą jest ich niewielki rozmiar, niewielka waga i bardzo duża wygoda użytkowania. Więc generalnie myślę, że w tej cenie sprzęcik naprawdę fajny, ciekawy. Jeśli szukacie czegoś bezprzewodowego, a lubicie słuchawki lekkie, rzucające się w oczy, to może to być ciekawa propozycja. Na dzisiaj to by było na tyle. Pamiętajcie, że warto też wejść na mojego Facebooka, ponieważ często tam wrzucam jakieś ciekawe rzeczy i też odwiedzajcie kanał codziennie, ponieważ codziennie jest nowy film. I jeszcze jedno, ceny sprawdzicie w opisie filmu. Dzięki Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was, cześć!